I welcome, welcome in Dragon. Czemu oni nie mają oczu czasem? Tak, nieważne. Tak, miałem XP Strengtha w XPMV i wiecie co znalazłem? To, kurde. Ech, więc będę tutaj chodził Gohanem, znaczy Gotenem. Ach, czemu mam ten kolor co Gohan w drugiej części? Tego nie rozumiem. Zupełnie. No, ale tam. Ech, w ogóle to jest już chyba 8 odcinek, więc no... W sumie mniej więcej w tym samym momencie zbiera się tutaj Smrzekule co w drugiej części. Ale jednak wydaje mi się, że ta gra akurat będzie mieć... O! To wygląda jak ten ninja z tego... pierwszego Dragon Balla jeszcze. Wydaje mi się, że ta gra będzie mieć przynajmniej z 3-4 odcinki więcej niż dwójka. Pamiętam, że była troszkę dłuższa. Samo szukanie Smrzekule jest dłuższe. Są tutaj naprawdę ciekawe lokacje, moim zdaniem. Ogólnie w dwójce też byli ninja. Tutaj, jak widzicie, też są ninja. Oczywiście inni... jeszcze samurajowie. A naprawdę mi się podoba ta lokacja. A nie wiem, czy to jest jakieś skinówki, czy nie, ale chyba raczej nie. Z filera też. Chociaż... nie wiem, mi się to z czymś kojarzy tak trochę. Ale nie wiem. Nie wiem. Naprawdę ta lokacja mi się podoba. W ogóle design tej lokacji w tej grze jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę dobry. Ciekawy, interesujący. I zaraz, tu jest... 12. Powiedzmy 20 skończę. Tak, nagrywam tak późno. Bo tak. Kamehameha. I w ogóle co do tego mówiłem w którymś tam odcinku, że Kamehameha w Dragon Ball Xenoverse jest jakieś tam coś tam jest. Nie pamiętam, czy było słabsze czy coś. To tak, jest słabsze, ale... po prostu Kamehameha już od razu używa. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś plus. Jako tego Kamehameha można też tak dość szybko wystrzelić. A do tego można załadować. W ogóle... mógłbym tę postać trochę wyekwipować, ale nie widzę w tym sensu. To levelowanie jest tutaj za częste, moim zdaniem. I w ogóle levele są tutaj zbyt wysokie. Zrozumiał, gdyby to była jedna gra, ta pierwsza część, druga część i trzecia, byłoby jednością i takie tam. Ale w takim wypadku to nie za bardzo bym powiedział, że to jest dobre. 250 level, tak kończy na 100 którymś, ale 250 to jest maksymalny, rozumiecie to? Jeszcze ten wbiłem na Gotenie i Trunksie. Choć mi to najłatwiej XP można zmienić ją potem w Gotenksa. I im ten level, ten... jak Goten dostaje expa, to wtedy Trunks też dostaje expa. Więc jako tego równomiernie, ten... ewoluują. Tak. Jak Pokémony. Prawie jak Pokémony. Tylko, że są Saiyanie. Ale to prawie Pokémony, prawda? No w sumie najbliżej do Pokémona jest tego, temu ciałcu. Jednakowoż Nappa nie zdołał go złapać, bo się wysadził. Szkoda. Ale tam. W sumie mam teraz znaleźć chyba jakiś klucz, nie pamiętam w sumie co. To będzie w ogóle druga Smrzekula chyba, tak? Tak, pierwsza była w tym śmigłowcu, balonie czy tam. Nie balonie, tylko sterowcu, o! Śmigłowiec to jest helikopter. Tako. Nie wiem, czy to jest to samo, czy po prostu jakaś różnica jeszcze coś, czy nie ma. Ale tam... ja bym chciał takiego RPG jak ten? W Dragon Ballu? Z tą różnicą, że byłoby na podstawie pierwszej części, czy... pierwszego anime i pierwszych 16 chyba i pół toma iść tak. Czyli 100 iluś tam rozdziałów. Jak jeszcze Goku był dzieckiem. Plus coś co jest chyba... no, przynajmniej się nigdy nie spotkałem w żadnej grze z tym. Pomijanym Tenkaichi Budokai 23. W żadnej grze nie spotkałem się, żeby to dało się grać w to. Tylko chyba w Budokai 3 pamiętam była rysunek z tym, tak. Tyle chyba.
I w ogóle powiem wam, że grałem sobie właśnie chyba nawet, no tak, dzisiaj chwilę w Dragon Ball'a Budokai 3 i potem stwierdziłem, że tej gry nie nagram nigdy. Po prostu nie lubię takich bijatek, bym powiedział. To jest taki trochę Mortal Kombat, trochę nie. No, po prostu mi się nie podoba. Tyle powiem. Bym powiedział, że to jest takie bardziej dla zaawansowanych graczy bijatyk. A Budokai Tenkaichi 3 jest taki trochę bardziej casualowy. Po prostu dla fanów Dragon Ball'a. Tak bym powiedział. Tak samo w sumie z grami z Naruto. Które kiedyś oczywiście nagram. O, otwarło się. Ło, Ninja Boss. Nie, te nazwy są takie beznadziejne. Ale tam... No, co? Saiyajin Super. O, ty śmiecił. Ach. Nie mógłbym się jakoś tak przemienić tak szybko. Te transformacje powinny być szybsze. Ile on wziął? Krytykiem, ale... Czy on może jakieś 50 albo 100 więcej? Moim zdaniem... Postacie tutaj powinny być beznadziejnie słabe. A jak włączyłem Super Saiyajina, super siła i w ogóle. Czyli tak, nie mają Super Saiyajina, biorą po 100 może. Mają, biorą po 1000. To by już było bardziej sprawiedliwe, powiedział, i zgodne z wszystkim. Mangą, anime. No, filmy. No, gry rządzą się swoimi prawami, ale kiedy chcemy taką grę, to oddawałaby wszystko z Dragon Ball'a, czyli że na przykład Kamehameha używałoby więcej energii i po nim było, zdawałoby się słabsze ciosy czy coś. Ale byłoby ultra potężne i... no mega potężne i w ogóle. A nie jak na przykład w Xenoversie, że w sumie te ataki są takie... Jak się nie ulepszą, to by naprawdę beznadziejne. I trzeba właśnie ulepszać. Czy w Xenoversie, no. Muszę się nauczyć mówić Xenoverse. Xenoverse. Żeby było poprawniej. W ogóle ktoś mi zwrócił tutaj uwagę, że głos jest za słaby chyba trochę. Z gry pewnie. To ja muszę tylko powiedzieć tutaj, żeby nie było, że jak podgłoście, to będzie za głośno. Czy jak podgłoście w grze. Nie wiem, czy jak podgłościłem systemowo, coś się zmieniło i... Jako tak podgłościłem o 4 punkty. Z 11 na 15. Chyba się nic nie zmieniało, ale... Ale tam... Okej, okay, and then I play Turangsu. Turangsu. O, pamiętam ten bug. Kiedyś tutaj weszłem jako ten Trunks i chyba... Tam chyba nie było właśnie... A co ja zrobiłem? Tam chyba nie było właśnie do zmiany postaci. Biedny Vegeta nie żyje, hahaha. I tak go wskrzeszą. Kiedy w Dragon Ballu jak ktoś umarł, to coś się działo. A teraz to wszechświaty umierają cały. Czy będą umierać. Chyba, że to kłamstwo jakieś. Ale... Nie wiadomo. To jest pusty był zamek... Pamiętam to jeszcze. Akurat trafiłem teraz do miejsca, gdzie Gohan musi być. Czy Goten, no. Te kolory mi się mylą. Ale tam. Użyjmy przyspieszenia. A tak przyspieszyłem, że tutaj wylądowałem. No w sumie trochę bije levelów, ale... O! To jest Pirate Bandana bodajże, więc... W sumie to jest potrzebne do późniejszego etapu w grze, więc okej. Okay. Nie wiem, czy to jest akurat ta konkretna. Czy to musi być jakiś specjalny wygląd, czy coś. Ale to chyba jest tak... To? Nie, to jest... No, chyba wystarczy po prostu mieć to. To jest właśnie taki moment... O, w sumie mogę tam polecieć. Nie wiem. Zapytać się, skąd to jest taki utwór, ale mi się przypomniało, że to jest z Zeldy. The Minish czapka. To nie było gdzieś tutaj? Ach, nie lubię tutaj szukać tych brzechul.
W dwójce było lepsze, po prostu się miało, znalazło się i... Po prostu miał się na mapie, a nie... Lataj sobie, szukaj tego. Ech... Szczerze mówiąc, wiele osób mówi, że mapy w grach psują wszystko, powinno ich nie być, coś tam, tylko mówię. To ja powiem tylko, że powinny być w tych grach większych i w ogóle w sumie w każdych. Jako tako. Oczywiście bardziej chodzi o znaczniki też. To one też powinny być w tych większych grach. A w tych mniejszych to już nie. Mniejszych, czyli nie wiem w sumie. Nie wiem. Albo tak zbudowane, że mają zamknięte obszary i po prostu na przykład mówią ci, idź do Piramida Side. Albo nie, Pyramid Area and find the Dragon Ball. Go left of the wejście, then right and prosto i do tyłu skręć, trzy razy się obróć i do takiej góry idź. No szczerze mówiąc, tak powiem, są gry, a oni są nie do pokonania. Pytam, że w Morrowindzie tak było, że w ogóle nie wiedziałem przez jakieś 10 godzin, że tam jest mapa w ogóle i po prostu ten, chodziłem sobie i szukałem tak samodzielnie przez znaczniki, czy te drogowskaże i powiem, że było nawet fajnie, ale potem się znudziło. Ogólnie powiem, że każdy The Elder Scrolls to jest taka sama w sumie gra, tylko inna grafika i klimat. Ale jako tako najlepszy pod względem klimatu był Morrowind. A najlepiej grałem mu się w Skyrima. Czemu? Zmieniam pojęcie. Przecież że nie musiałem godzinami szukać jakiegoś miejsca. Może po prostu sobie... O, to co? No właśnie. Nie pamiętam ile ich było. 20-30 miało być? Tak, 30. Ja powiedziałem 20, ale nie pamiętam. Czemu muszę iść znowu ten... O! Super Saiyajin! Ach, kto nazywał tutaj te techniki? Jakiś zapewne pseudoznawca Dragon Balla. Albo Akira Toriyama, bo on sobie zapomina wszystko. Ach... Przynajmniej... No... Pamiętam, że on chyba mówił kiedyś w jakimś wywiadzie, nawet ten, no to w sumie nie czytałem tego wywiadu, ale wiem, że takich ludzie mówili na YouTubach, że o, coś tam, on zapomina wszystko i muszę czytać to wiele razy. Nie wiem, czy nawet nie było to napisane w jakimś systemu Dragon Ball albo czegoś. Zupełnie nie pamiętam. Ale ten, no... Do każdemu może z ten coś zapomnieć się, ale... No tam, no. Tak jest. Chociaż jako tako, wiesz, oni przez jakieś... Około 15 lat chyba ten, chyba Dragon Ball nawet z nimi zrobi, więc zapomnę tam. Dobra, nieważne. Wracajmy na temat gadania o tej grze, która jest wspaniała. Tylko za łatwa. Ach, jak poziom trudności może zniszczyć gry. To jest... Znaczy niski poziom trudności. To jest idealny przykład. Gry, które... nie widzę tego. Kto wymyślał i myślał, że to fajne jest? Po prostu jest byle jak. A i tak to wejdziesz dobrze. Tak działa ta gra. Cześć. Wystarczyło mu, że mu powiem? I... Co? To akurat było bez sensu, szczerze. Nie powinno być, nie wiem, że go zaprowadzę? Albo on mu powie, jak ma iść? Chociaż... Chyba, że po prostu wybiłem potwory i to wszystko wystarczy. Zaraz... Ten... To nie jest wejście przypadkiem?
To jest wejście, tak? Tak. Ich było czterech, czy ilu, bo nie pamiętam szczerze. Ale to nieważne przecież. Właśnie jest Arthur. W sumie to nie. Byleby sprzakula była. Tak szczerze. Ile on teraz bije? O, prawie 1000 bez SSJ-ta. Pelerynka jakaś. Aż mi przypomniała taka gotikowa machinima i... wybierz chyba jeden, czy coś tam. Jeżeli chcesz pogadać z mrocznym wampirkiem Mariuszem, czy jakoś tak to było. Ach... Generał specjalnej troski, najlepsza mechanima z gotika. Znaczy jedna z najlepszych, który nam jakoś jest najlepsza. Oś mi nie oglądają zbyt dużo, jako tak, jeżeli chodzi o te, ile ich powstało i w ogóle. O, save. Kryształ. And... A, chyba wiem, co muszę zrobić. Coś tam będzie u góry i tam będę musiał to rzucić, tak? Tutaj? Ale uniki. A, muszę więcej tego kliknąć, tak? W ogóle logika Dragon Balla tej gry to jest taka, że przecież Trunks może to rozwalić jedną pięścią, no. Bez SSJ-ta by to dał radę pewnie. Chyba, że to jakieś magiczne wróżki robiły to. I to tak to jest. Ach. No dokładnie. Ting. Ting. A. Teraz co? Chyba, że... Nie mam pojęcia, co tutaj zrobić. Jestem chyba głupi czy coś. No zaraz. A, idę stąd. Byłem tutaj. Gdzie ja polazłem? Tu mam iść. Wyłączyłem, czy mi się zdawało? A, nieważne. O nie, ich nie lubię. Głupie duchy. Aha, i spadłem. Zaraz, tutaj przypadkiem byłem, czy nie byłem? Nie mam pojęcia, to nie dałem iść. A, tu jest... Aha. A tak w ogóle nie mam wygląd tych... mumiów z Dragon Balla. Zwykłego. Tak przynajmniej się bardzo kojarzą. Wiecie, ten... Urana Imbaba turnament czy coś. Nie pamiętam dokładnie, jak to by powiedzieć. Po japońsku ten dobra, nieważne po prostu. Ten tego... No ten, jestem głupi jakiś. Tu śmieciu. Nie będę tego powtarzał. Po prostu już rozpłynął w powietrzu, tak. To śmieć. Największe wyzwisko na twoim filmie to idiota, śmieć albo debil. To jest jakiś plus. Bo nie ma przynajmniej takich... Ty głupia k. Jesteś... P. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, o co mi chodziło. Oby nie w sumie. Przecież to mogą oglądać dzieci. W sumie to jest Trunks, on ten też czego nie powinien słuchać, on ma 8 lat, no. Goten ma 7. Nie wiem, jak jest względem sytuacji w Dragon Ballu Super teraz. Ale no, to oni mają chyba po 10 lat gdzieś. Ale w sumie to nie mam pojęcia. I chyba nie, nawet nie ma pojęcia. Poza Akirą, Toyotarę może i jeszcze kimś tam. No muszę tych przyspieszeń używać czasami. Taki myk. To się wracać muszę. Tyk, 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 tyk. Tyk, 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 tyk.
Niżej jeszcze? No nie. Tutaj, tutaj. I... to ten Hotep rozwalę cię na 3 hity. Ale prawie były 3. Co on się rozpa... Czemu on wybucha tak, jakby to była jakaś potężna istota? Ale przynajmniej jego hełm. Czy... nie wiem, jak to się nazywa. Ale to foroński ten... Hydry... co? Sukienka na głowę? Nie mam pojęcia. Menfor. Okej. Okay. O, pamiętaj, że to było niezłe rzeczy. O, Oxking! Jak to mam tego... Gyumao? Helmeta. Tylko on nawet nie wygląda jak tego Gyumao. Chociaż z Dragon Ball Z wygląda chyba właśnie tak. Nie jestem pewien... też nie jestem pewien, czy... ale uratowałem jest chyba dopiero 3, a ostatni jest chyba... chyba... tutaj. Jestem głupi. Trunks w sumie też ten debil potrafi latać. Ach, a, no, czemu się trochę rozpędzać tym? Okej, okay, jest Ideolo. No i dobrze mówiłem. Teraz mogę chyba spaść. Tędy, czy gdzie mam iść? Nie mam, w sumie się zgubiłem chyba. O, jestem tu. You wanted that Dragon Ball hair you got. Dr. Challenger gave you the 7 coś tam balls. No, 7 stars. Tak w ogóle wam powiem, że mam szybszy internet i w sumie teraz mógłbym bez chyba renderowania nawet ten film dość szybko przesłać. Czemu on się odmienia, no? Nic się nie ma co robić, ale... żegnam.